Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną moja siostra. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek oczywiście z Minecrafta. I słuchajcie, dawno nie robiłem takiego filmu. Już kiedyś chyba cię oprowadzałem, Popalionowie. No. Ale to było chyba dosyć dawno. Dzisiaj kończy się rok, mamy końcówkę roku. Dzisiaj ostatni, jeden z ostatnich dni w tym roku, więc koniecznie trzeba zrobić reakcję mojej siostry na to, jak wygląda Palionowo, no i jak się zmieniło na przestrzeni tego całego czasu. Ja nie pamiętam szczerze, kiedy ja robiłem ostatni odcinek, że z tobą reakcję, ale wydaje mi się, że dzisiaj odcinek może być całkiem ciekawy. Dlatego dzisiaj przejdziemy się po całym Palionowie i zobaczymy, co ty sądzisz na temat tego całego budynku. Oczywiście moja siostra będzie chodzić po Palionowie, ja dzisiaj odpoczywam. Ja dzisiaj zakładam ręce, tak? I ja dzisiaj tutaj będę tylko mówił i będę sobie rozmawiał. Dobra, no. Chciałam iść. Idź gdzie chcesz. Ja po prostu będę cię oprowadzać i po prostu rozmawiamy sobie na temat Palionowa i mówię ci, a tutaj, tutaj było na przykład gubienko. Nic, to jest mój dom ogólnie, nie? Możesz, możesz po prostu jakby krąż gdzie chcesz i ja ci będę mówić co w jakich miejscach fajne, jest fajne. I tak dalej. Ewentualnie będę ci mówić gdzie masz pójść, żeby było coś fajnie. Dobra, myślę, że pierwsza rzecz, która może ci się spodobać, jest na prawo. No, ten dom. No bo jest różowy. To nie jest, nie lubisz różowego? Czemu miałbym się podobać? No bo jesteś dziewczyną. Nie? Czyli nie, różowy nie. A wiesz, czy jest ten dom? No nie, nie wiem. Ten dom jest Milki. Wiesz, to to Milki? Mhm. No, no to, to to jest jej dom właśnie. Możesz... Fajne. Tak? Fajny jest? Może możemy przejść się po wszystkich domkach i ocenisz w sumie, który dom jest najfajniejszy, no dobra, co? Dobra, dobra. Tak? To tak zróbmy w takim razie. Dobra, no to to jest dom Milki, tak się przejść po nim, czyli ten, może, może daj ocenę taką, tak, od 0 do 10. No, ale czekaj, jeszcze wszystko nie przyszło. Dobra, nie, nie namawiam, znaczy nie popędzam. Dobra, takie... 2 na 10. No, takie... Co? Mówiłeś, że jest fajna, ja nie, 2 no, na 10. 8, 8 na 8, 10. 8 na 10, no nie dobra, jest no. Mój jest... wiadomo. Dobra, tu jest altanka, tu jest bardzo fajna altanka, patrz, jak zobaczysz sobie na nią, nie, cofnij się, tak przed nią wyjdź, przed. I popatrz teraz na tą, nie wchodź do środka, wyjdź z niej, na zewnątrz, dasz S, to pójdziesz do tyłu, masz tutaj tak. Tu jest napisane, widzisz, co jest na tabliczce napisane? Mu, bo to jest altanka imienia Mu. I tutaj jak się jest pod tą altanką, trzeba zamuczyć. Zamuczysz dla widza? Ale to trzeba tak zrobić, tak z pasem trzeba, patrz, ja zawsze tutaj muszę. Jest tak, musisz zrobić... Nie, nie mu, to musisz zrobić tak. Altanka imienia MU! Tak, tak musisz zrobić, musisz to teraz ty zrobić. Czemu? No dawaj, zamucz. Ale altanka imienia, a to jest imienia? Imienia, no, im to jest... Mu, im, ale trzeba muknąć. Jak? MU! O, dokładnie, no widzisz, ty to potrafisz, dobrze, idealnie. Dobra, no to w takim razie, co, kieruj no, dalej, co ja tutaj za siebie ten. Wybierasz. Dobra, możesz iść, pójdźmy w swoje ulubione miejsce, to ci się na pewno spodoba. Co? Nie no, do wody jest nudno, tu się strasznie wolno chodzi. Dobra, zaraz tam pójdziemy, zaraz tam pójdziemy. No dobra, idź tam już teraz, no jak ci będzie. No, no tam, gdzie chcesz iść, no, no to idź. No nie, chciałem ci inne miejsce pokazać, to później tam pójdziemy. Dobra, idź tam, gdzie mówisz, że chcesz, więc tam zajdźmy. To ci się podoba ogólnie ten dom, taki ten wieżowiec, taki domek na domku. Możecie ocenić widzowie, czy wam też się ten domek podoba. Mi się podoba w sumie, no tu jest, tu na prawo. Będzie, o, widzisz? A tam też możemy iść? Tam dalej, no nie wiem, możemy w sumie, no. Dobra, tu i jak chcesz wyjść na górę, to musisz w tą wodę wejść. Tutaj, tu, tu i w tą wodę i wtedy lecisz i do góry musisz płynąć. W sumie to jest głupio zrobione, bo tutaj mogłoby być taki piasek dusz i no spacją do góry. To się utopisz, nie? Nie przeżyję. Ej, zginiesz. O nie! Utopisz się! Utopisz się! Dobra, ale serio się utopisz, jak nie wyjdziesz zaraz w bok. Tu, tu. Dobra, tu nabieramy powietrza. Dobra. Siódme piętro. No musisz iść do środka i znowu do góry. I ciągniemy, do... ty jesteś na samej górze już. Musisz wyjść do boku. No, trochę niżej, o tu, dokładnie, tu. No jesteś na 8 piętrze, najwyższe piętro, możesz wyjść przez okno. Wyjdź przez okno. No i jest balkon. Patrz, widzisz to? Bo, no, no, bo tutaj, no, wiem o co ci chodzi. Dobra, zerknij się w dół, czy wysoko? Nie no, nie spadaj. Tam co, szkoła? No, tam chciałem cię zabrać, to jest właśnie miejsce, które ci się najbardziej powinno spodobać. Lubisz szkołę przecież, nie? Najgorsze miejsce na świecie! No dobra, dobra. Dobra, no to zejdź na dół. W sumie to... No dobra, no. A czekaj, a zróbmy inną rzecz, zróbmy, patrz. Idziemy tutaj i teraz tak. Uwaga, ja jestem ciekaw, co z tym faktem zrobisz. Jesteś gotowa? Stoisz tu?
Trzymaj czekaj, i... Czekaj, co? No co? Co mam zrobić? No lecisz. Musisz wylądować jakoś. No. Musisz wylądować, wyląduj! Wyląduj! Wylądowałam, co ci no, chodzi? No, się rozbiłaś w sumie bardziej. Czekaj jeszcze raz. O kurczę, co ty tu zrobiłaś mi z tą myszką? Dobra, tu. Uwaga, robimy tak. Jeszcze raz, musisz wylądować. Musisz wylądować, dawaj. Patrz, masz tutaj widok jak lecisz. Tylko się nie rozbij o ziemię. No dobra, ja tu czuję, no tak właśnie, tak myślałem. No bo czemu mi to dajesz w takim razie? Czekaj, o nie, bo ja tutaj na odcinku sobie nie spałem. Dobra, musimy iść tamtą stronę w takim razie. Up, dobra. Czekaj, czekaj, musimy iść po moje itemy, bo straciłem itemy przez ciebie teraz. Tylko gdzie ty się wywaliłaś? Gdzie ty się wywaliłaś? Ej, zapomniałem, gdzie się wywaliłaś. Dobra, musimy poszukać itemów, ale zaraz je znajdziemy. No bo widzisz, bo tak nie możesz, musisz nauczyć się latać. Nie możesz tak kombinować, że tak góra, dół, bo wtedy się na pewno wyłożysz. Dobra, czekaj. Znajdźmy te itemy, bo one gdzieś tu były, tak mi się wydaje. O, tam są, widzisz? Już je wypatrzyłem, moje sokole oko je wypatrzyło. Uwaga, bierzemy to. Uj, wszystko. Dobra, świetnie. Tam jest. Tu jest książka, tak. Dobra, odłóżmy sobie to wszystko tutaj. Zróbmy tak, jak ja to lubię mieć ułożone. Coś takiego to mamy, dobra. Zjedzmy se. I teraz tak. Idziemy do najlepszego miejsca na świecie, czyli do szkoły. Idziesz się teraz pouczyć. Zrobimy ci zaraz. Ja chcę do klasy. No to idź. Idź i zobacz. Znajdź klasę matematyczną. No, znalazłeś szybko, zapomniałem, że ona jest na dole. No, jak oceniasz klasę? Podoba ci się? Fajna. Fajna, a podobna do twojej? Co? Nie, nasza jest o wiele... Mniejsza. Więcej ławek. No bo to się nie dało ich tak dużo zrobić. Dobra, no ale szkoła to szkoła, nudna. Nudna jak flaki z olejem, nie? A biurko dla nauczyciela? Nie ma dla nauczyciela, bo nauczyciele są niepotrzebni. To jest deal, który tutaj przyniósł jakiś niemiły pan. Nazywany mego... Endermanem go nazywamy w sumie. Nie, znaczy w sali, czekaj, była chyba, albo nie? Nie, chyba nie ma. Nie ma, jest... To jest szkoła dla tych, co się faktycznie chcą uczyć. Dobra, nie, wychodzimy ze szkoły, szkoła jest nudna, tu nie ma co siedzieć, wychodzimy. Ale wychodzimy, bo szkoła jest niefajna. Nie ma łazienki, właśnie ta szkoła jest średnia, musimy... O, ma, kopu na mnie. Dobra. Nie, no dobra, idziemy stąd. Idziemy domki zwiedzać, bo ty miałeś ocenić domki wszystkich. Dobra, leź tutaj do iglo. Iglo jest tutaj potrzebne nam teraz. Tu w lewo teraz, po schodach tak idziesz. Ja ten mikrofon ciągle do siebie nachylam, a do ciebie trzeba, bo ty tam cicho mówisz. Tu jest... czyje może być iglo? Kto może mieszkać w iglo? Człowiek. Nie, właśnie tutaj mieszka nie człowiek. No, ten. No kto? Pytanie. Kto może... Tu są książki po prostu, to nie jest ważne. Dobra. Tu. Kto no, może... kto tu jest w ogóle? Na Palionowie wymieniam, uwaga, jest tak. Palion, Dave, Bzyku, Palionka, Yeti, ja i Yeti. Steve. No oczywiście, że Yeti, to jest dom Yetiego. Właśnie tutaj on mieszka. Jak oceniasz dom Yetiego? No, takie oryginalne. Mhm. No... 2 na 10. 10, takie... 9 na 10. Okej, okay, to lepiej niż 8. Czyli tak samo jak Emilia. 8,5, bo tutaj jest taki iglo. 8,5. Okej, 8,8, czyli lepsze. Czyli lepszy. Póki co najlepszy dom, tak? A mój na ile oceniasz? Muszę zobaczyć bardziej. Dobra, to idźmy tu do tego żółtego teraz. To jest tego takiego na B. Bzyku. No. Jak oceniasz? O, to jest fajne, tak mi się podoba. Tak? Okej. Okay. Czemu? No bo to bzyku. Nie, żartuję. Nie no, po prostu... no to okej, no jak ci się podoba, to git, nie? Czyli jak oceniasz ten domek? Ten domek... No? Na... w sumie... 9. 9 na 10. Najlepszy. Dobra, no to idziemy w takim razie teraz do domku Dave'a. Może pójdźmy. Dobra, tu w lewo. W lewo, ten ta tutaj. Ta pszczoła? Nie, znaczy nie, ten, nie. Ta żaba. Znaczy on teraz mieszka tutaj, w tym domku, co tu widzisz, ten taki żabi ten? Dom, no. No. Mieszkał w tej żabie większej, ale teraz wybudował sobie to. No i tu wchodzimy ten do środka. Ten jest najlepszy? 10 na 10. Nie, 9,5. 9,5, okej, dobra. Nie. Basen ma, no. Mhm. Ale pójdź tam jeszcze na dół, w drugą stronę, w lewo.
i w dół. Dobra. Jak oceniasz? No 9,5, tak? Nie, 10 na 10. Tak? No najlepszy jest. Lepszy od mojego? Zobaczymy. Zobaczymy. No dobra, no tutaj na dole ma zejście, on tutaj zrobił pokoje dla swojego rodzeństwa. Tu ma pokój dla siostry, prawie przyzmysz. O, ale... Tak. Pokój dla siostry, jak oceniasz? No, różowy. Czyli średni. Taki... Dla siostry to powinien być czarny taki, nie? Taki z Mordoru. Nie, taki... No, fajny, spokój. Okej, okay. No a z drugiej strony jest pokój dla brata. Który lepszy? No czekaj, bo ty tak zawsze stajesz, że nie wejdziesz do tych drzwi normalnie. Który lepszy? To jest taki bobo. Nie wiem, czy bobo, czy nie bobo. W każdym razie pokój, nie? I co? Ten jakiś taki. Taki... No. Tapeta jakaś. No dobra, wyjdźmy, wyjdźmy. Dobra. Tamten lepszy. Dobra, dobra, no. Ty jesteś dziewczyną, więc... No dobra, rozumiem. A dobra, wychodzimy stąd. Idź w prawo. Tu do góry. Idziemy, czekaj, teraz musimy pójść do domu Paliona. Tego domu jeszcze nie zobaczyłaś. Więc tu w lewo, tam jest wyjście tu. Okej. Okay. Nie zamknę mu drzwi, bo nie. No, to nie zamykaj mu drzwi, bo nie chcesz, dobra. Lecimy w takim razie do domu Paliona, w lewo. W lewo tutaj, dobra, idziemy do przodu. I teraz tu będziesz musiała skręcić w lewo znowu. Dobra, idziemy. Szybciej, możesz biec tak jak podwójnie w naciśniesz, to szybciej biegniesz, o. Tylko musisz... Nie klikaj się tu, a bo skręcasz wtedy, tak, tylko do przodu. No i kierujesz myszką. Dobra, i tu na prawo jest zielony budynek. No, jak oceniasz? To bzyku tam się chwilowo wprowadził, ale to kiedyś palionki było. No i jak oceniasz ten dom? No git. Taki... Aha, tutaj. Tam nie, na żółte nie. No. No bywały lepsze. Okej, czyli daje najlepszy póki co. Ten taki... Okej, czekaj, czy jest jeszcze tam, którego nie... 8 na 10. Dobra, to możemy przejść jeszcze do domu Steve'a i Palionki. Dobra, w lewo. W lewo. W lewo jeszcze raz. Tutaj, dobra. Ten? Nie, ten domek to kiedyś był mój. I Milki. Dobra, taki słaby, no ale to był jeden z pierwszych domów tutaj na tym serwerze. Dobra, lecimy dalej. O, pokażę ci mój targ, jestem ciekaw, jak ocenisz mój targ. To jest, dobra, to jestem ciekaw. To nie, tu jest sąd, sąd jest nudny. Idziemy dalej. Dom, tak. Co? Od Steve'a i Palionki. No tak, ale idziemy w tamtą dobrą stronę. To jest policja. Z policją się nie rozmawia. Dobra, tu jest targ na prawo. Tu jest targ na prawo. Świnia mi się podnieca, że... Tu, widzisz jaki piękny targ? Mój. Jak oceniasz? Czekaj, muszę się rozejrzeć. No dobra. Już się rozejrzałeś? no nie bij mi wieśniaków, no! Bo oni później nie chcą mi dawać dobrych ofert. Nie bij go, dobra, idziemy dalej. No dobra, fajne, no. Fajne? Super, najlepszy na świecie. Dobra, idziemy do tego domu Steve'a i Palionki, go już widać. Widzisz? To jest tamten dom. Ten? Tak. O. Musimy tam pójść, ale czekaj, gdzie ty idziesz? Tędy nie przejdziesz. No dobra, może przejdziesz. Dobra, no tu jest Energylandia zrobiona. Tu Yeti zbudował Energylandię. Gdzie? Tu? No to, no tutaj. O, a ta się... No, tak średnio. Nie, za średnie są te zjeżdżalnie tutaj i tak dalej. Dobra, musisz tu pójść w lewo, idź tam na wprost. No. Idziemy. No możesz sprintnąć, żeby szybciej iść. Ty no, ale trzymaj to! I kieruj. Je tu! O kurde, creeper tam był! O, dobrze, użyłaś elytry i fajnie, elegancko. Dobra, i zwiedzamy teraz ten dom. Jestem ciekaw, jak ten dom ocenisz. Idziesz w prawo. Dobra, tu otwierasz drzwi, super. Tak to wygląda w środku. Fajny, taki mało kolorowy. Nie lubisz takie mało kolorowe? Nie jesteś... No, ale nie ma takich jakichś takich. A, no rozumiem. A tutaj, ale oni okna nie mają, wybili okna, widziałaś? Gdzie? Tu, na przykład, właśnie teraz zobaczyłaś. No to fajne, świeże powietrze. Świeże powietrze idzie. Tu też nie samo ma okna. Zdrowie. Dobra, a tam. Dobra, no samo zdrowie, oczywiście. A tu na górze strych ma taki, gdzie też sobie mieszka. Jak oceniasz? Fajnie. Ale ty machasz tą kamerą, patrzysz w ogóle w jakiś. A, nie da się skoczyć. Koordynacja ruchowa na poziomie 0. Dobra, wyjdźmy stąd. No wyjdź, czekaj, no. Gdzie ty idziesz? Weź, ruszaj się normalnie. Zejdź na dół. Patrz się przed siebie. Czekaj, co ty robisz? Ty patrzysz się ciągle w dół, patrz do góry trochę bardziej. Ale nie głową, tylko myszką do góry bardziej. O, tak, i tak się chodzi. No i tu idziesz, tu i w prawo.
No, tu. I teraz, czekaj, co nam jeszcze zostało? A, Palion Style'a ci pokażę. To jest miejsce, w którym można kupić moje breloki, a swoją drogą, jeśli już o brelokach mowa. To widzowie, tu jest taki kubeczek z Palion Style'a i tutaj w środku, nie wiedzieć czemu, są w jakimś czymś trzy breloki tak nawinięte. Jest mój, Paliona i Milki, więc serdecznie zapraszam na Palion Style'a, tam możecie sobie kupić takie breloki. Mojego breloka nie ma, bo się wszystkie wyprzedały, ale za niedługo będą znowu. Dobra, tu w lewo. I jak oceniasz ten sklep? Czemu ty? No dwa razy musisz. Jaki tak. Sklep? Słuchaj, nauczyć cię muszę. O, widzisz? I tu jaki wchodzisz. Sklep? No to jest właśnie sklep. A. Tu wyjdź przed niego i zobacz, jak logo się prezentuje. Przed niego, powiedziałem przed niego. Przed, nie, tu jest za, to jest tył, to jest tył. To jest tył. No dobra! No ale mówię ci przed! Co ty, gdzie ty idziesz? No tam, do przodu, już szłaś dobrze, tu, no, i tu jest, widzisz, to duże wejście. No nie, to jest wejście akurat. Tam się wchodzi, tu się wychodzi. I patrz, tak z daleka to wygląda. Tam jest logo po prawej. No, no i jak oceniasz? Miałeś takie coś na walizce? Miałem, no to prawda, bo znałem naklejkę od Pawła. No, a co tu? Tu, no, no ciuchy z Palion Style'a. Bluzy, koszulki, co prawda, kubki. Bo to jest żelazne, dobra. Idźmy do mnie do domu teraz, musimy pójść do... To po co takie coś, co się nie da? No bo trzeba przycisk do tego. One są zabezpieczone drzwi. Dobra, idziemy do mnie, czekaj, ja, bo to zajmie nam wieki, jak my będziemy w ten sposób szli, jak ty idziesz, bo ty... Bo tak chaotycznie, tu, to nie wiadomo, gdzie się patrzeć. Człowieku, ja nie gram w... Ale ty masz po prostu łapę sztywną, jakbyś, kurczę, z morozu wyszła. Dobra, i tu jest mój dom, to jest ostatnia rzecz, którą zwiedzamy. Uwaga, zwiedzaj ten dom i oceniaj. Jak dziupla, bo to jest dziupla hobbita. Ja wiem dlaczego, bo ty musisz... Zaciągaj ręką tu daleko. I tu, żebyś miała myszką, więc... Ale nie... Dobra, czekaj, bo ty cię w kamerze nie widać. Tam, masz tu. Już ci to wszystko przesuwam. Dobra, no. I teraz steruj. Tam myszka. Nie, to tu, żebyś miała więcej na myszkę, bo ty później ją tak sterujesz dziwnie. Dobra, no i zwiedzaj ten dom. No tutaj jest kominek. Jak ocena. No, ale poczekaj, no... Dobra, no zwiedzaj. No tu mam... No, tu spiłujesz się właśnie. Bardzo dobrze. Tu na lewo mam magazyn. Elegancki? No, tu mam łóżko, teraz, czekaj, jeszcze, nie, no, czekaj, nie, tu w lewo. Tu i tu mam łóżko na lewo. Na lewo. Tu. I tu donate dostałem kiedyś na streamie. Tak swoją drogą, widzowie, streamy będą w styczniu, więc będzie można przebić i jeżeli ktoś wyśle więcej niż 180 zł, to oczywiście wrzucę go tutaj na tabliczkę i będzie, patrzcie jak długo, on tutaj już, ta tabliczka tutaj już chyba z rok jest. Dobra, tu mam wyjście do kopalni. Tam to nie idź, bo ty tam to zginiesz. Dobra, jak oceniasz mój dom? No, ale jeszcze na górę. Ale byłaś już tam na górze na początku filmu. To... 20 na 10. Nie, 9. 9 na 10, nie mam najlepszego domu. No dobra, no trudno, no. Czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. No dzisiaj niestety poniosłem klęskę żywiołową i przegrałem z Dave'em. Dave ma lepszy dom ode mnie. Dobra, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, widzowie, za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Ciebie w ogóle w kamerze nie widać, ty tak patrzysz, jak się jeszcze schowała. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, ilu!